Dobra, to co? Nie. Nie chcę strzec karawany, na pewno. Mam biblioteki, ale coś mi... coś mi nie idzie znalezienie. Może tutaj? O drzwi. No, zobaczmy. Czy ja tu byłem w ogóle? Musiałem tu być, co? Nie mam pojęcia, gdzie jest biblioteka. W ogóle, czy jest biblioteka? Czy to było w dwójce? O, czekajcie. Dobra, to wygląda dobrze. Witaj w bibliotece. Chyba się wcześniej tu, nie widziałem. Jaka wiedza cię interesuje? Szukam hydroprocesora. W trakcie swoich studiów natknęłam się na kilka wzmianek o czymś takim. Posiadam nawet holodyski, które zawierają pewną ilość informacji. Mogą ci się okazać przydatnymi. Holodysk, co to takiego? Spytajmy się, mimo że wiemy w sumie co to jest. Holodysk zawiera informacje, ale odczytać go można tylko za pomocą pewnych urządzeń elektronicznych. Widzę, że masz boja. Pozwala on na odczyt, przejrzenie i zapisywanie informacji z holodysku. Okej, brzmi świetnie, dasz mi ten holodysk? W obecnych czasach trudno zdobyć informacje, będę musiała policzyć za niego 750 kapsli huba. Strasznie zużyty ten holodysk, dam ci za niego 500? Masz rację, w tym wypadku mogę się zgodzić na 500 kapsli. Tak, jak już mówiłem, musisz użyć tego przedmiotu, a potem dostęp do informacji uzyskasz dzięki Bibojowi. Okej. Okay. Zobacz handel. Co to jest? To wielka księga nauki. Co to? Młody elektronik, przewodnik harcerza, i kulki, 500 kapsli. Cześć Greg. Cholera. Jak kosztuje młody elektronik? Cześć, Bu. A co robi wielka księga nauki? Dobra, ja muszę najpierw... Dobra, w sumie... kupmy to. Za 6500. Młodego elektronika. Jakbyśmy chcieli coś naprawić kiedyś, to będziemy mogli. Chociaż właściwie, czekajcie. Ja mogę przecież sprzedać... Czy ona kupuje broń? Czy ma jakieś ograniczenia? Dobra, ja wiem co zrobię. Później odbierzemy te kapsle i po prostu. Dobra, całość. Całość. Wiedza! Wiedza jest warta kapsli. Jakie księgi nauki OP? A co one robią? Co one dodają? Potrzebujemy 500. 6. Może mówię? Dobra, jeden kapsel więcej. To jest za słabo. A, bo jeszcze 1000 potrzebujemy. Goddammit. Nauki ścisłe. Mówicie, że dałem nauki ścisłe. Ile za 5 książek? 20 koła? Holy shit. Koniec. Okej, może kupimy. Czy to jest to? Ta taśma zawiera dane o lokalizacji krypt. Co jest to, co ona nam sprzedała? Pip-Boy wyświetla wczytywanie danych z taśmy. Zyskujesz 100 punktów doświadczenia. Okej. Okay. Archiwum. Nie. Status. Przewodnik po kryptach. Przewodnik po kryptach. Zachód. Wersja 34.129. Wydanie C. Witamy w najnowszej edycji Przewodnika po kryptach z zachodnich Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, iż ci się on spodoba i prosimy, abyś pamiętał, że krypty nie są tylko dla zamożnych, lecz dla każdego. Krypta 12. Czy byliśmy w krypcie 12? Nie. Pod nową, rozrastającą się metropolią Baker leży technologiczna wspaniałość Krypty 12, wybudowaną z myślą o wszelkich wygodach potencjalnych mieszkańców. Krypta 12 otrzymała nagrodę hermetycznego kombinezonu za przykładową gotowość. Ukryta głęboko pod ziemią, zapewni swoim mieszkańcom niedościgłą ochronę. Podobnie jak wszystkie inne, Krypta 12 została wyposażona w najnowszą odmianę schronowego systemu uzdatniania wody. Ów system, zdolny nawet do przetwarzania nieczystości znajdujących się w kanałach ściekowej Baker, jest w stanie dostarczyć codziennie ponad 60 000 litrów krystalicznej, czystej
odświeżającej wody pitnej. Krypta 12, ale gdzie ona jest? Krypta 13 to jest ta, której my byliśmy. Położona w malowniczej górskiej okolicy na północny zachód od krypty 12. Północny zachód. Czyli... północny wschód? Od krypty 13 jest krypta 12? Dobrze mówię? Krypta 13 oferuje swoim lokatorom nieograniczone dostawy czystej wody. Aha, plotki, że wody gruntowe na tym obszarze mogą łatwo ulec skażeniu w razie wybuchu wojny nuklearnej zostały ocenione przez Departament Wody i Energii jako zupełnie bezpodstawne. Na wypadek zanieczyszczenia tychże wód, jakkolwiek nieskończenie mało prawdopodobne, krypta 13 została wyposażona w zaaprobowany przez rządowych ekspertów schronowy system uzdatniania wody. Według szacunków może on pracować bez znaczącego spadku wydajności przez ponad 250 tysięcy godzin, zatem nie ma się czego obawiać. I krypta 15, której byliśmy. Budowa tejże krypty leżącej na wschód od krypty 13 przebiegała niezwykle gładko. Wiele pracy poświęcono umocnieniu ścian na jej trzecim poziomie, by zapewnić wszystkim potencjalnym mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa, wynikające ze świadomości, że nawet w przypadku poważnego trzęsienia ziemi, komputery sterujące będą nadal funkcjonować. Wycieczki po tej nowej krypcie pozostawiły wielu jej potencjalnych lokatorów pod wrażeniem usprawnień poczynionych w tym już i tak imponującym obiekcie. Aha. Okej, czyli wiemy, gdzie jest nowa krypta dodatkowa. Krypta 12. I to właściwie tyle. Od elektronik. Uczysz się wiele o naprawie uszkodzonych urządzeń elektronicznych. Okej. Okay. Zobaczmy postać. Ile mamy? Naprawa 55 to 100. To nieźle. Nauki ścisłe, mówicie. Obejmuje wiele zaawansowanych dziedzin, tak jak m.in. informatyka, biologia, fizyka i geologia. Warto zainwestować 20 tysięcy kapsli w... książki? Jak myślicie? Cześć, Ferry! Hej! 20 tysięcy kapsli. Walić, kradnij. Możemy też ukraść, racja. Dobrze, spróbujmy ukraść, czemu nie? Zobaczmy, inwestowaliśmy w tą umiejętność. Zapiszmy, zobaczmy, co ona ma. Nie mogę ukraść tego. nie ma tego w tym. W ekwipunku. Handel. Zaraz, a ja jej przypadkiem nie dałem tony kapsli za tamte książki? Czyli ona tych kapsli nie zostają jej te kapsle? Co to za kurde bullshit? I znowu ma więcej młodego elektronika. Co to za wersja? Wersja z Goga. Wersja z Goga. Pamiętam, skrzynka jest poza ekranem, chyba w prawym górnym rogu, do której nie da się dostać bez modów? What? Aha. Tutaj ze Steama można je ukraść książki. Wiecie co, no, jest możliwe, że kiedyś tu wrócimy. Jest możliwe, że kiedyś tu wrócimy, ja nie wiem, nie jestem pewien, czy chcę tego... Nie. To wam powiem. Dobra, jedna rzecz została mi do zrobienia. Mianowicie, ja chcę się dostać do podziemia złodziei, podziemnego kręgu złodziei,
Kręgu Złodziei? Coś w ten deseń i nazwa brzmiała. Ale żeby to zrobić, musimy się połapać, gdzie oni są. Jedyną zmianką, jaką o nich słyszeliśmy, było od Kafara. Kafar nie żyje, więc już nam nie pomoże. Wiem, że gdzieś są. Pytanie do was. Może wy wiecie, gdzie są? Nieważne, cześć. Oczywiście teraz będziemy niestety bolesny proces przeżywać. Zarządzanie ekwipunkiem w sposób kretyński najbardziej, jak to jest tylko możliwe. Dobra, Ian, ja chcę, żebyś tej broni używał. Mam nadzieję, że masz już taką jedną. Astet. Czy mam siłę na tą giwerę, którą używam? Nie. Ale działa i zadajemy więcej obrażeń niż Ian, a Ian za często był fokusowany i umierał non-stop, więc... wolę jaje używać. Ian za często umierał, to nam spowalniało rozgrywkę cholernie. Jak on ją miał. Oga, 656. Dobra. Naprawdę skrzynka jest poza mapą? Dziwny bajer. Dziwny bajer. Antaty mi są niepotrzebne. Mamy w cholerę inteligencji sami w sobie już. Całość. 161. Oferta. Cześć. A i tak przy użyciu tej broni więcej zdaje obrażeń niż przy użyciu mojej poprzedniej, więc w sumie czemu nie. 1600 równo. Okej. 601. Ups. Oferta. Dobra, czy Ian coś jeszcze ma na sprzedaż, czy nie? Nie. Tajko? Znaczy w sumie ma, ale... Jestem ciekaw, czy Tajko przypadkiem nie używa... Oh my god. Okej, okay, to... Całość. O. Już nie mam miejsca. Handel, ja muszę też posprzedać tą amunicję w końcu, ale coś mi się kurde nie chce tego robić. Dobra, więc 100 za 1100. Może też uwolnić go. A, właśnie, możemy spróbować go uwolnić. Może teraz nam pójdzie lepiej, bo. Ja mam tą lepszą broń, więc może oni się na mnie będą skupiali. Ja was strasznie przepraszam, że ja to robię, ale musimy to zrobić, po prostu musimy. Musimy się pozbyć tej broni. Czy sprzedałem broń tego w czarnej koszuli? Jesteś pewien? Mam nadzieję, że nie. Jasna sprawa. O, najwyżej, zobaczymy. Najpierw, że tak jest. To... Jeden za to. Okej. Okay. 1690. Boże, ta lista robi się coraz dłuższa u niej. Cześć, sama Leon. A czy od razu, jak tak wejdę z powrotem do jej ekwipunku, to się nie resetują mi kapsy, czy się resetują?
Zobaczmy. Nie. Dobra, nieważne. Cześć. Dobra, handel. Mam 50 tysięcy kapsy już. Okej, okay, to całość 1132. Okej, 133. O Jezus, 133, okej. Okay. Dobrze. Oferta? Okej, okay, dobry, teraz. Nieważne, cześć. Tak, kotyko. Dobra, ja mnie martwię, że on sam. Okej, okay. O. Bez amunicja. Mu jest potrzebna, bo takie mam. Nie, on używa tej amunicji. I chyba też ma dodatkową taką broń, nie jestem pewien. Weźmy to sprzedamy. Nie wiem, czy nie mam przypadkiem dodatkowego radia już sam. Całość to. Okej, okay, dobra. Dobra. Kastet. 1400. 574. Och, ten interfejs jest bolesny. Bolesny. W ogóle fakt, że możesz tylko 999 kapsji ustawić. Kto to wymyślił? Okay. I równie dobrze mogli mieć nieskończoną ilość kapsji, skoro się resetuje im ta ilość po rozmowie, nie? No dobra. Będziemy z tym żyli. 800 kapsji. Myślę, że na tym poprzestanę na razie. Powinniśmy dać radę przez jakiś czas. Bo na przykład kupienie książek za 20 tysięcy to jest masakra. Ale. Ważne, cześć. Dobra, mamy to. Idziemy teraz na gości. Na gości, którzy przetrzymują faceta z Bractwa Stari. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Huby, to jest safe w hubie numer 5? Bodajże. Huby, hub. Okej. Okay. Na dół, nie? Dobra, wiecie, oni są tutaj? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. Szukam jakiegoś włazu do podziemi. Również. Skoro podziemny krąg, może to będzie w jakimś włazie. Może nawet na posterunku policji? Nie. Tu mogą mieć ciekawe rzeczy w sumie. To stół. To jakieś rzeczy. O, przed chwilą widziałem cały na naszym budynku. Dobra. Jesteśmy w starym mieście. Czy ja tutaj. Ja nie byłem w tym chyba nigdy. W ogóle ja nie byłem w dużej ilości budynków jeszcze tutaj. Tu nie byliśmy. O, będzie zabawne. Tutaj byłem, nie? O, nie, to są oni właśnie. Ups. To są właśnie oni. 19 punktów obrażeń. Czemu nie mogę strzelić? Matko, nie przeładowałem broni, poważnie. Okej. Okay. Nie zajmie mi to długo, no nie wiem, kurde, Tajko. Nasze punktów, holy shit.
15. Oni mnie zabiją na wstępie, co? Bo i nie. Zagrałbyś w remake'a Fallouta na silniku Silent Storma? Jakieś słyszałem, że oni robili na silniku Fallout New Vegas, bo dodaje, że dwójkę. Oczywiście to nigdy się nie... projekt nigdy nie został dokończony. Ten gość jest przeciwko mnie, nie? To on do mnie strzelił przed chwilą. 24 punkty życia. Ile mi zadaje? 11. 13. 4. Okej. Raz do niego strzelę. Musimy niestety dalej tankować obrażenia używając steampacków w masywnej ilości. Bo był taki projekt, nie? Dobrze pamiętam, ludzie? Koś, nie używaj steampacka! Przestań! Szkoda amunicji! Raz, dwa. Ile on ma HP? Do jasnej cholery. W ogóle Ian... O! Ian nie działa, jakby. Okej, okay, nie wiem czemu Ian nie chcesz walczyć. Bo ten gość, nie? Oh yeah! Po nim. I przodujmy. I wejdźmy do ekwipunku. Mogę wejść? Nie, za mało punkty w akcji. Kurde tutaj. Teraz strzelę do ciebie w takim razie. Nie mogę, bo nie mam punktu akcji. To jest Tajko? Czy Tajko? To jest... Co tu się odwala? Oh my god. Podejrzenie wyglądający osobnik. Widzisz Tajko? To Ian. Wieśniak. To ściana do gry. No nie strzelam do tego gościa. Chyba go zabiliśmy. Okej, okay, i wejdę do środka. Gdzie jest ochłap? Okej, okay, ochłap jest tu już. Się bałem, że zginął i ja zapisałem granatem. W Science Cell też ma widok izometryczny. O matko, nie zabijcie mi tylko Tajko, please. Wow. No tak, no w sumie ja bym był bardziej zainteresowany, jak już mieliby robić remake'i tych Falloutów, to chciałbym zobaczyć je z pierwszej osoby. Ewidentnie widać po tym, jak ta gra jest zrobiona, że ona... że twórcy, gdyby mieli możliwość zrobienia jej z pierwszej osoby, to by zrobili. Chociażby te dialogi, nie? Wszyscy? Wszyscy. Chociaż dialogi, które... no, wyglądasz jakbyś stał przed tą postacią, z którą rozmawiasz. Jak są przedstawione. Ja bym chciał zobaczyć je z pierwszej osoby. Fallouty. Okej, okay, to było w miarę proste. Gdy nie skupiali się na Ianie. Jednak to, że Ian nie ma pancerza, jest problemem. Chorym. Tego gościa rozwaliliśmy dosłownie na... Oh my god! Winchester City Killer? Uuu. Nie zgadnę, nie będę mógł tego używać, bo jestem zbyt wielkim chuchrem. To będzie Fallout VR? Co, byłby, gdybym miał VR, ale nie mam. Nie mam. Ile shotgun wymaga siły? Jest napisane. Siła 5, oczywiście. Okej. Okay. Zapis. Zamknięty. Otworzyliśmy zamek, co w środku? G!
Dziękuję ci. Nie wiem ile tygodni, czy może miesięcy trzymały mnie tu te zbiry. Jestem ci niezmiernie wdzięczny za pomoc. Bractwo Stali na pewno też. Bractwo Stali? Nic o nas nie wiesz? Jestem zaskoczony, chyba rzadko opuszczasz hubę. Musisz częściej wyjeżdżać. Mamy siedzibę na północny zachód stąd. Na zachodniej stronie gór może? Cieszę się, że moja pomoc się przydała. Jeszcze raz dziękuję. Jeśli będziesz w Cytadeli, to przekaż Talusowi, że mam się dobrze. Na pewno się martwi. Uważaj na siebie. Żegnaj. Okej. Dobra. Wykażę mu. A, to załatwiliśmy. Nie, jednak tu byłem. Myślałem, że tu nie byłem, ale byliśmy w tym miejscu. Au. Zobaczmy, czy mogę tu wejść. Czy tu się dzieje ciekawego? Śmieci. W ogóle schowajmy broń może. No tutaj nic nie ma. No, w pierwszej osobie Fallout byłby... Wiecie, remake jedynki. Zwłaszcza jedynki. Byłby spoko, nie? Ale tak, no nie wiem. Wygląda na to, że jest to zbyt ambitny projekt, żeby jakiekolwiek grupy moderskie się mogły... To są schody. Okej, chyba znaleźliśmy, od czego szukaliśmy. Żeby jakakolwiek grupa moderska coś takiego się wzięła. Wiesz co, ja nie wiem, czyli w dwójce jest pistolet obcych. Ja ledwo pamiętam jedynkę, to jest raz. Dwójki to już w ogóle nie pamiętam. Nie wiem dlaczego tak jest, ale dwójkę dużo gorzej wspominam niż jedynkę. Może jest blaster obcych? Może nie. Co to jest? Łach? Wieśniak? Więcej łachów. Są drzwi. Dwójce są, tak? Co ty? Obcych. Nie wiem, może kiedyś przejdziemy dwójkę. Dzisiaj wyjątkowo gram cały dzień Fallouta. Miałem już tego nie robić, ale jest japaczka i wolę, żebyście siedzieli na japaczce, jeżeli mam być szczery. Przynajmniej tam... dzieje się coś ciekawego. Nie gramy w prehistoryczne rzeczy. I dodatku jeszcze jest zbierana kasa na cele charytatywne. Okej, otworzyliśmy drzwi. To drzwi pozamykane najwyraźniej. Jutro... Wow, to są... Pułapki? Gadaj? Jak ja mam pułapki znaleźć? O, chłop zaraz wejdzie w pułapkę jakąś. Otwarte to. O, zaczyna mi syczeć. Holy shit, mój mikser. Okej. Mam nadzieję, że to nie jest słyszalne u was. Też jest zamknięte. Ujca też jest taki motyw? O mój Boże! WUMEK! Dziękuję ci za subskrypcję, witaj! Wśród herbacierzy ludzka maza, miłość Lawówka, hej! Dziękuję ci WUMEK za wspieranie kanału tego co robię! Beczki w ogóle na niego! Dziękuję ci WUMEK! Wow, zaltabowałem przypadek. Poczekajcie, ja zresetuję mikser mój. Chyba mój mikser umiera. Jezus, zwariuję od tego syku. Ale chyba tego nie powinniście słyszeć wy. Jasmine Smithy. Okej, Jasmine Smithy. Macie tutaj coś ciekawego? To nic. Dziękuję ci, WUMEK. Witaj wśród herbaciarzy. Dzięki za wspieranie kanału. O! Jeszcze kanał zmienia ten syk. Mam raz w lewej słuchawce syk, raz w prawej. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie.
Tak, no w to DLC grałem z kosmitami. W to DLC z kosmitami grałem. Pogadajmy z Cleo? Czego chcesz? Powiedz mi coś o kręgu. Jak będziesz mieć szczęście, jeszcze dzisiaj do nas przystąpisz. W domciu to taki mebel, kapujesz? Powiedz mi coś o kafarze, a panu kafarze nie rozmawia się w dobrym towarzystwie. Okej, okay, handel? Nie słyszycie? Okej, okay, wow. To ja się cieszę, bo to byłoby nie do oglądania wtedy. Dobra, kupimy od ciebie tego steampaka. Oh my god, czy mam coś, co jest warte? Okej, okay, może być. Mam w dupie, mówiąc szczerze, już w tym momencie. Mam 50 tysięcy kapsli, mogę... Mogę stracić kilkadziesiąt... na... słabszy interes. W jedynce ewidentnie pieniądze nie są problemem. Jestem ciekawy, czy w dwójce też tak jest. Kuźwa, tutaj łatwiej się kasę zdobywa niż w jakim innym Falloutcie, kiedykolwiek grałem. Bloody fine job making it through the defenses, mate. I'm rather impressed. Toss me your name. A wiecie, co jest ciekawostką z tym fanem związane? On grał Johnny'ego Bravo. Ten głos podkładał pan, który podkładał również głos Johnny'emu Bravo. Ciekawe, ile z was kojarzy Johnny'ego Bravo. Ile są konsolą dodałem? Właśnie nic! Cholernie świetna robota. Robotą było przełamanie zabezpieczeń, brachu. Jestem nader zachwycony. Rzuć mi twoje imię. Jestem Nona. I'm pleased to make your acquaintance, actually. For now. Let's get the other bit of politeness taken care of, shall we? What the bloody hell are you doing here? Okej. Okay. Jak chcesz włączyć do kręgu? Oh, how nice. A joiner. Well, you've worked hard enough for a look-see. But if you really want to join, then you'll have to take the second test. Drugiego sprawdziano. A co to? Quite simple, really. You prove yourself as a thief. Succeed, and the world is yours. If not, then you'll never see us again. Except if you come looking. And if you don't understand, that last bit is a threat. Na czym polega ten sprawdzian? It's so simple. In the Heights, you'll find Darren Hightower's home all plump and ripe for the picking. Are you ready for life? Do you accept the challenge? Pewnie! That's the spirit, mate! Ale co mam zrobić? Just talk to Jasmine in the room outside this chamber. She'll give you details, a map, and a few little goodies to help you on your way. But remember, if you even think about riding us out to the cops, we'll be a memory before they arrive. But enough gloom. Cheerio, good luck and ta-ta. Gość jest zajebisty. Co ty masz? Amunicję 14 mm. Ile za nią chcesz? 250 kapsli. Pewnie, stary. Trzymaj. Trzymaj. W sumie... Ile chcesz za to? O! To jest jeszcze lepsza oferta, tak. Okej, okay. Nic więcej? Okej. Okay. Jasmine mamy porozmawiać, tak? Zaraz zrobimy. Czy ja to sprawdziłem? Jasmine... Leo... Miffy, z Miffy nie gadaliśmy. Nie gadamy z żadnymi obcymi, okej. Okay. Witaj w kręgu złodziei, jestem Jasmine. Miałem ci pomóc. Mam ci pomóc uczynić infiltrację posiadłości Dorena, wieżowca, tak bezbolesną, jak to tylko możliwe. Domostwo wieżowca mieści się na wzgórzach. Cały czas jest tam na służbie. Przynajmniej dwóch ochroniarzy. Naszyjnik prawdopodobnie znajduje się w kasie pancernej. A one często są wyposażone w drobne pułapki, więc zachowaj ostrożność. Mam tu dla ciebie trochę wytrychów i parę flar, żeby ci odrobinę ułatwić robotę. I butelkę Coca-Coli. Postaraj się nie zabić pana wieżowca. To nasz ulubiony człowiek. Udało ci się to wszystko złapać? Brakuje tu opcji... Hej, mam już naszyjnik, tylko problem jest, bo pan wieżowiec jakby rip. Ups. W jakim sensie ulubiony? Cóż, wiele razy był naszym dobroczyńcą. Jeżeli go zabijesz, ktoś bystrzejszy
Mógłby zająć jego miejsce. To by się nam nie spodobało. God damn it. Oh, how nice to see you again. Do you have a little something for me? Oto nasz jajnik. Well done! Congratulations! You're now a member of the world famous Thieves Circle! Let's get Jasmine over here and throw a topper, shall we? Okej. Okay. Wynagrodzenie otrzymał z Jasmine. Wow, to był najkrótszy quest w życiu chyba. Dobra robota, chłopie. Oto twoja nagroda. Jasmine wręcza ci 3000 kapsli. Wręcza mi wytrych elektroniczny. Holy shit, wow! To jest kurde jakiś ten... jakaś organizacja charytatywna chyba. Loxley wygląda na zbyt zajętego, żeby z tą rozmawiać. What? To już więcej nie ma kłopotów z tym? Witaj panownie. Czy to wszystko? Czy to jest wszystko, ludzie? Pff. Było krótkie. Ciekawe co... Ręczny wikromanipulator produkcji Watts Electronics. Wytrych przeznaczony do pokonywania elektronicznych zamków i zabezpieczeń. To wszystko? Ludziska coś wie? Cokolwiek? Cześć, Russian. To chyba wszystko, no nie wiem. Nie chcę już ze mną gadać. Dobra, czy coś jeszcze wiemy o tym miejscu? To schody, no użyj schodów, że tak powiem. Nie. Jeżeli to jest wszystko, to chyba zostaje nam ewentualnie jeszcze rzucenie okiem tutaj. Czy czegoś nie zostawiliśmy i możemy stąd spadać ludziska, chyba hubę. Przygoda w hubie się zakończyła. Możemy iść na nowej lokacji. Może nie. Handlarz bronią? Holy fuck! Ile masz kasy, stary? Cześć, witam. U Jake'a mam na składzie świetny towar. Nie krępuj się rozejrzeć. Proszę mi powiedzieć, o tym procesorze, że ja wiem, gdzie mam się udać. Mam się udać do Necropolis? Handel. On ma 2500. No wiz. Będzie się coś innego? Nie, ale masz na japaczce różne rzeczy. Pancerz bojowy. Co to jest? Granda MP. Grill 450, cokolwiek to znaczy, 2500. City Killer. Kurde. Lubię tą wysoką liczbę, ale trudno. Dorzućmy mu jeszcze to. 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 Całkiem sporo tego, myślę. Okej. Moje piękne kapsle! Dammit. Fucker. Jest ładnie. Ten interfejs. Kto to kurde zaprogramował? To nie zauważyli, że niektóre ceny. Jedno kurde. Jeden numerek więcej! Dlaczego nie? Fuck! Dwa numerki więcej! Nie. Tylko 999. Tylko 9. Ups, dużo. To właściwie, co ty masz? To. Okej, ludziska, pytanie do was. Ile musimy mu dać kapsli, żeby wyrównać to równanie?
Shotgun Ballisteri, tylko że go nie używamy. WM Deat. Spokojnie z Batxitem. Spokojnie, właśnie. Spokojnie. 33. Wow. Okej. Okay. Uwaga. Idealnie ludziska. Idealnie, proszę bardzo. Dobra. Teraz chciałbym odzyskać tą kasę, tylko że jak wyjdę z tego, z tej rozmowy, to wszystko stracimy. Nie mogę z niej korzystać, ludzie. Mam za mało tej. Za mało siły. Dopóki matko. Ciebie nam tym Escalon! Jak w niebie nam ze subskrypcją True Escalon, witaj! Ale. Herbatko. Dziękuję ci za wspieranie kanału tego co robię, True Escalon. Dziękuję ci z całego serca za wspieranie kanału tego co robię. Kubeczki w górę tej pięknej bestii. Cześć, powtórzę. Okej, poczekajcie bliska. Wejdźmy do ekwipunku. Będziemy sprzedawać ten pancerz. Założymy to. Tego shotguna, ile on zadaje obrażeń? 20 do 30. Tego shotguna... Może damy Taiko. Może, ale... Ja wszystko sprzedałem. Nie mam nic... On używa tej amunicji, nie? Możemy tą amunicję sprzedać. Albo już nie ma miejsca. Nie mam. O, to już nie mam. Obciążenie jest maksymalne. Panel. Dobra, sprzedajmy mu. To. Użyłem? To wszystko, nie? Jakie to amunicje używa? 5-5-6. To... AK 112? What? Ha, no ja. Wow, ale się tu na hachmcimy, ludzie. No, niestety kapsy, które mu dałem, zniknęły. Mieliśmy 50 tysięcy kapsy. Mieliśmy. Ups, znowu za dużo. Ups. Rodziska, szybkie obliczenia. Ile musimy odebrać? Numer. No taka gra, Sysol, co ja ci powiem? Nie mogę grać cały czas w debilne rzeczy, żeby czas był żywy. Miało się tą analizę matematyczną na studiach. 249! Nice! Okej. Okay. Kurde. Uwaga, pomyliliśmy się, ale damy mu napiwek. 3 kapsa. Nice. Albo ja coś źle pisałem. Dobra, tylko się rozglądam. Taiko, w takim razie ty, brachu, zmieniasz swoją spluwę. Nie chcę ci mówić. Ale awans masz, bo będziesz od dzisiaj korzystał z tego. Mhm. Będziesz korzystał od dzisiaj z tego. A całą resztę sprzedamy. Będziesz korzystał ze snajpy, brachu. Tajko? Wyciągnij swoją najlepszą broń. Jasna sprawa. Nieważne. Oh shit. Tajko będzie wyposażony. Ja mam nadzieję, że to jest dobra amunicja, nie? 5-5-6. Tak, to jest dobra amunicja. W takim razie to też sprzedam. Nie mam miejsca już na to. Czemu update Total War 2 ma ściąganie 0 i od godziny odzyskania? Spróbować zrezygnować z Steama? Dodajmy te bzdety. O Boże, ten gość ma nawet więcej kasy, ludzie, jesteśmy rotu. W sumie i tak nie wystarczy mu na... Ten interfejs to jest zło. To jest kurde zło.
556. To jest do Jana amunicja. Mogę mu sprzedać wytrych. Ok. Ups. Nie, co, teraz będzie to. Dobry interes. Co z tym shotgunem zrobić? Kurde, nikt go nie używa. Wow, a to co to jest? To jest ciekawa broń. Młot wspomagany? Czyli można zrobić postać pod mele. Pierwszy raz widzę ciekawszą broń pod melem. Także. Ian. Ian, ty dostajesz to ode mnie. Proszę bardzo. Dodajesz mi to. Damy. 5 granatów. Shotguna zostawię dla siebie. Może go kiedyś użyję. Nie jestem pewien. Jeżeli mam być szczerym. Jestem pewien. Właściwie, skoro mamy elektroniczne lockpiki, to czy jest sens trzymać te zwykłe? Jak myślicie? Czy one się różnią w zastosowaniu? Butyk elektroniczny. Wydaje mi się, że możemy sprzedać te zwykłe, nie? Z jakim patchem mam zainstalowanym? 1.2? Nie wiem, coś takiego. Nie wiem, to jest ta wersja gogowa. Nic nie manipulowałem przy tym. Zostawić oba komplety, mówicie. Dobra. To tak się jeszcze... O, masz nieco asortyment, ale szukam czegoś z odrobiny większym kopytem. Masz jakiś pomysł, gdzie tego szukać? No cóż, możesz spróbować uzbrojeniowców w gruzach. Oni prawdopodobnie mają coś, co zaspokoiłoby twoje potrzeby. Słyszałem, że chłopaki z Bractwa Stali też mają całkiem potężny sprzęt, więc możesz zajrzeć do nich. Okej, okay, jeszcze tak proforma. A, nawet nie mogę się spytać go o hydroprocesor, co? Okej. Chodźmy tutaj. Czy mogę pomóc? Kim jesteś? Nazywam się Vince. To wszystko, co musisz wiedzieć. Czego sobie życzysz? Co mam wiedzieć, skoro mi nie mówisz, co sprzedajesz? Skoro jeszcze tego nie wiesz, to nie powinno cię tu być. No, rapuj to sobie. Okej. Czy Vince jest... gościem od dragów? Nie, czat zwykle nie ma moderatorów. Znaczy powiedziałbym, że zwykle jest bez modu. Ja jestem moderatorem, ja zawsze jestem, spokojnie. Narwałem żłoba niewychowanego. Rude. Świnie w chlewie go nauczył kultury osobistej. Proszę bardzo. Obraził swoich rodziców. Sam w swoim zachowaniu. Kiszki mi marsze grają! Mieć coś kurde zjeść. Hmm.
To jest cały hub. Kim jest Vince i co sprzedaje? Co zrobił? Nie wiem. Już zapomniałem. Spoilery wrzucił? Coś takiego? Ja nie chcę dawać modów, bo zauważyłem, że ogólnie... Nie wiem, no. Wolę, żeby ludzie na czacie, którzy siedzą, nie mieli żadnych obowiązków. Nie byli pod żadną presją, okej? Okej, okej, to chyba wszystko. Dobra, koniec huba. To jest koniec huba. Chociaż, dobra, nie, jestem zbyt ciekawy, od czego jest Ian. Znaczy Vince. Co Vince chce? Nie, w takim razie mod kosztuje? Milion złotych. Kim jesteś? Nazywam się Minus. Miło cię poznać, co sprzedajesz, skoro jeszcze tego nie wiesz. Kurde, kiedy będę mieć takie życzenie, idź do diabła! Okej. Vince od razu. Goddammit, a jak Vince jest potrzebny do czegoś? Nie. Nie, właśnie nie rozumiecie. To jest czat, który jest niecenzurowany w żaden sposób. Oprócz tego, co ja uważam za słuszne, czyli jest kompletna cenzura, ale nie przejmujcie się, okej? Okay? Nie przejmujcie się. Zwykle i tak ludzie przychodzą, żeby mnie obrażać, a nie was, więc się nie przejmujcie. No, a przed spoilerami się nie uchronimy. Niestety, jak ktoś nie chce mieć spoilerów na temat Gwiezdnych Wojen, niech nie lepiej odłączy sobie internet. Poważnie. Dobra, jak chcę stąd wyjść? Jak wyjść z huba? Do Necropolis idziemy. To jest mój... Ten. Necropolis. Mam nadzieję, że tędy. Czy ja tu byłem? Tam byliśmy tu. I? Ja ten gościu ma tylko po prostu informacje. My już wszystko wiemy, mniej więcej. Mam nadzieję, że jak tu wyjdę, to się wyniesiemy z tego miejsca na stałe. Come on. Okej, Necropolis. Wow. Mamy lokację Bractwa też zaznaczoną. Coś mnie zaatakowała po drodze. Mieci? Ulicy zrzucono pełno śmieci i skał. Okej, gro. Coś mnie zaatakowało. Co jest grane? Okej, spadamy stąd. What the fuck? Necropolis. Motel, pierwsza lokacja. I jest ciemno. Dobra, ja tu zrobię save'a, ludziska. Save'a o nazwie... O Jezu, jaka muzyka tu jest. Holy shit. Necropolis, okej. Jeden, nice. I krótka przerwa dla mnie.
Krótka przerwa, po przerwie lecimy dalej. Zobaczymy, co się dzieje w Necropolis. Jakimś cudem jest 10.41 już, nie wiem jakim. Za dobrze się bawię. Jeszcze raz, bliska ja, rok.pl. Jest tam stream charytatywny, on będzie trwał 100 godzin. Zapraszam tam i siedźcie tutaj. Co tu robicie, do jasnej cholery? Wypieprzać! Ja tu jestem tylko dlatego, że robię streamy codziennie, okej? Okay? Ja po prostu muszę być, bo jak nie jestem, to mam ochotę sobie łeb odstrzelić, okej? Okay? Bo jak nie jestem zajęty tym, wpadam w głęboką depresję. Po prostu, ja muszę tu być. Inaczej... No, zresztą. Dobra, zaraz wracam.